Witajcie moi kochani. Właśnie sprawdzałam w mojej kronice i zauważyłam, że ostatnie czytanie dialogu waszych dusz było 2 tygodnie temu, więc chyba dzisiaj sobie zrobimy właśnie takie czytanie. Co chcecie sobie nawzajem powiedzieć? Jestem ciekawa bardzo, jak to się ma właśnie do tego ostatniego czytania. Ja sobie odsłucham później tamto i to i zobaczymy, co się zmieniło w ciągu tych 2 tygodni. Ja mam wrażenie, że się wiele zmieniło, jeśli chodzi o proces bratnich dusz, bo dostaję oczywiście bardzo dużo wiadomości od Was właśnie z pozytywnymi wieściami, że się nagle coś zmieniło. No i mam nadzieję, że tak będzie dalej i dla tych wszystkich, którzy nie rezonują jeszcze z tymi pozytywnymi czytaniami, ja Wam naprawdę życzę z całego serca, aby ta energia, która jest w kolektywie, bo to jest energia kolektywu, żeby ona właśnie się rozsiała na wszystkich, żeby ogarnęła wszystkich, żeby ta energia miłości w końcu puściła, żeby się właśnie nastąpiło otwarcie serca, żeby nastąpiła właśnie taka otwarta komunikacja. No i dobrze, zobaczymy, co tam się dzieje właśnie w Waszych duszyczkach, co chcecie sobie przekazać. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę świetlisty, duchowy świat o połączenie się z duszami z kolektywu, również i bratnie dusze moich abonamentów, moje duszyczki tutaj na tym kanale, bo również i te bratnie dusze wasze należą do naszego kolektywu, więc wy jesteście połączeni z bratnimi duszami, czyli automatycznie oni są połączeni z nami. Czyli to, co tutaj będę czytać, to nie jest jakiś hokus pokus, to jest czytanie energii waszej i waszych bratnich dusz. A więc zaczynamy. Proszę Archanioła Michała o pomoc i wsparcie i ochronę w tym czytaniu. Co ty chcesz powiedzieć swojej bratniej duszy? Przejrzałam Cię na wylot. Twoja fasada się rozpadła w drobny mak. Wiesz, już ta zabawa wchowanego już się zakończyła. Teraz jest czas, abyś pokazał mi swoją prawdziwą twarz. On. Wiem, że moja miłość jest dla Ciebie bardzo toksyczna, że sam niszczę wszystkie uczucia, że często jestem agresywny, że często atakuję, że jestem negatywny. Jednak bez Ciebie leżę na ziemi. Jestem bez energii, ale pracuję nad sobą. To nie jest Twoja praca. Ja muszę znaleźć swoją drogę. Ty. Wiesz, ta nasza miłość, ona przeszywa moje ciało i wchodzi do mojej krwi. Ty jesteś wszystkim dla mnie. Dla Ciebie wytrzymam każdy ból. On. Wiem, że się często dystansuję od Ciebie. Wiem, że się zamykam, że buduję wielkie mury. Jednakże w głębi serca chcę
aby to wszystko między nami było stałe. I chcę, aby ta nasza miłość rosła, rozwijała się jak piękne drzewo. Ty. Czuję się samotna. Czasami tracę nadzieję, że się podniesiesz. Dlaczego zamknąłeś ten słoik z naszą miłością? Myślisz, że to jest miłość? Proszę, zastanów się i przemyśl, czego ty naprawdę chcesz. On. Wiesz, że nie zawsze byłem szczery i że nie zawsze byłem wierny. I czasami się zastanawiam, czy i ty jesteś mi wierna. W każdym razie jedną z nas jest niewierna, bądź było niewierna. Chyba już czas, aby spojrzeć temu problemowi w oczy. Ty. Zerwij te swoje łańcuchy. Wiem, że już nie możesz żyć w tych łańcuchach. Ty nie możesz tak żyć, jak się innym podoba. Nie możesz żyć dla innych. Jeśli będziesz tak dalej robił, to dla naszej miłości nie ma żadnych szans. On. Musimy sobie nawzajem wybaczyć. Jestem zamknięty naprawdę w ciężkich czasach, w ciężkich sytuacjach, których nie jestem w stanie zmienić, ale wiem, że to należy do naszego procesu. Bardzo proszę cię o zrozumienie. Ty. Wiesz, ja już nie chcę tych uczuć kontrolować. Ja chcę naprawdę zaufać i to wszystko puścić i poczekać, co do mnie przyjdzie. Mam nadzieję, że to będziesz ty. On. Wiesz, ty jesteś dla mnie wyjątkowa, ale wiesz, że między nami stoją różne kultury, może różnica wieku. I oczywiście, co się z tym łączy, różne myślenie i zachowanie. Mimo wszystko czuję, że pomimo tych różnic społecznych jesteśmy sobie bardzo podobni. A przede wszystkim jesteśmy bardzo ze sobą połączeni. Ty. Wiesz, to jest miłość bezwarunkowa. Wierzę, że dzięki mojej miłości będziesz w stanie się uwolnić. Jeśli oczywiście tego chcesz. Chcesz tego? To ja zawsze jestem przy tobie. Ta ciemność, w której się teraz znajdujesz, ma swój powód. On. Wiesz, ty masz tyle różnych facet wokół siebie.
świecisz tyloma kolorami i dzięki temu to właśnie porusza moje serce. Z każdym dniem jestem coraz bardziej ciekawy Ciebie. Ty. Wiesz, ja wiem, że my jesteśmy chronieni przez uniwersum i wiem, że uniwersum działa w naszym procesie. Jeśli jednak uniwersum będzie uważać, że na mnie nie zasłużyłeś, to oni zakończą tą drogę. Czasami mam wrażenie, że widzisz mnie tylko jak normalną przyjaciółkę. Ale mam nadzieję, że niebawem zauważysz to, że ja jestem tą jedyną. Wiem, że się boisz tego, co przed tobą, przez wzgląd na to, co przeżyłeś w przeszłości. Ale cały czas wierzę, że to się rozwinie. Zarówno ja, jak i ty marzymy, i ja to wiem, o wspólnej przyszłości. Chcę, abyś mnie chronił i abyś był dla mnie wierny. Wiem, jak ważny jest dla ciebie seks. I szczerze mówiąc, dla mnie też, i wiem, że i ty chcesz właśnie tego, abyśmy się do siebie zbliżyli. On. Wiesz, że ja się palę dla ciebie. Choć w przeszłości często cię ignorowałem i odsuwałem od siebie. Przez to wiele straciłem. Liczę jeszcze na to, że dostanę jeszcze jedną szansę od ciebie i od uniwersum. Wiesz, czasami się zastanawiam, czy w ogóle ty, tak piękna, wspaniała kobieta, do czego ty mnie potrzebujesz? Wiem, że jesteś zła na mnie. I zdaję sobie sprawę, że jeśli będę tak robił, jak robiłem do tej pory, to zostanę sam. Ty. Wiesz, ja wierzę, że ta nasza miłość jest zesłana od Boga. Że zostaliśmy razem połączeni. I wiem, że ta miłość będzie tylko wtedy pełna, spełniona, jeśli zrezygnujemy z naszych oczekiwań. On. Wiesz, ja jestem mistrzem w tym, aby widzieć wszystkie rzeczy bardziej skomplikowanie, jak one są. Ale wiem też, że tylko ja to mogę zmienić. To nie leży w twoich rękach. Ty. Wiesz, tak się zastanawiam, jak długo jeszcze mam czekać. Wiesz co, nie będę czekać, będę żyć moim życiem. Nikt, nawet ty, nie zasługujesz na to, abym zrezygnowała ze swojego życia.
Jestem zdania, że to, co do siebie należy, prędzej czy później i tak będzie połączone. Więc na tą chwilę nie będę już czekać. Ja po prostu będę żyć. On. Chcę przeżyć z tobą romantyczne godziny. Mam nadzieję, że ty również tego chcesz. Ty. Wiesz, róże są tak silne, że nawet przeżyją w zimie. I dokładnie tak odczuwam naszą miłość i naszą intymność. Romantyzm, perfekcja i piękno. On. Wiesz, właśnie przez tyle bólu, przez tyle cierpienia i cierpliwości nauczyłem się kochać. Ta droga się naprawdę opłacała. I teraz wiem, że czeka nas wspólna podróż. Ty. Już czuję, że się wybierasz w tą podróż. Czuję twoją energię jak helikopter, który jak najszybciej chciałby do mnie dolecieć. Ale mam nadzieję, że jeśli już do mnie dotrzesz, to nie będziesz ciągnął za sobą właśnie tego ciężaru z przeszłości. On. Kocham cię. Ty. Musisz podjąć decyzję. Ale z tego, co czuję, jesteś na odpowiednich torach. Wiem, że zrozumiałeś, że musisz coś zmienić. Inaczej pójdę swoją drogą i możesz mnie stracić. Może być tak, że spotkam kogoś, kto da mi to, czego ty mi nie dałeś. On. Wiesz, że jesteśmy karmicznie złączeni. Proszę cię, bądź wdzięczna za ten prezent. Jesteśmy połączeni bardzo mocną nicią i nikt jej nie jest w stanie zerwać. Ty. Wiesz, my oboje się zachowujemy jak dzieci. Czasami jest to nie do wytrzymania. Raz ja, raz ty. Jeśli tak dalej będziemy robić, to ta ławka w parku będzie stała nadal pusta. On. Wiesz, wchodzę w swoją siłę i poprzez moje doświadczenia z przeszłości dam radę dotrzeć do ciebie i będę o ciebie walczyć. Jesteś naprawdę pełnowartościowym człowiekiem dla mnie. No, szkoda, że tego wcześniej tak nie widziałam. Ty. Wiesz, u nas wielkim problemem jest ego.
Jesteśmy uparci, jesteśmy często egoistyczni, często nie zwracamy uwagi na uczucia innych. Jeśli będziemy dalej tak robić, no to niestety nic dobrego z tego nie wyjdzie. Zraniliśmy się nawzajem. Ale chyba czas siebie nawzajem przeprosić. Bo właśnie dzięki przeprosinom i dzięki przebaczeniu możemy znowu zacząć się uzdrawiać. Oj. Ty jesteś tak piękna w środku i na zewnątrz. Coraz bardziej to dostrzegam. Ja czasami próbowałem się od Ciebie odsunąć i szukałem zastępstwa gdzieś na zewnątrz. Co później było? Wyrzuty sumienia. I teraz jeszcze boję się, że Cię stracę. Ty? Wiesz, księżyc jest odpowiedzialny za stabilność. I on ma nam pokazać, w którą stronę mamy iść. To dla wszystkich tych, którzy ją stracili, którzy stracili tą drogę. I ja myślę, że powinniśmy słuchać impulsów z zewnątrz. Bo zarówno ja, jak i ty jesteśmy uzależnieni od księżyca. On. Wiem, że ta stagnacja nie służy ani mi, ani tobie. Wiem, jak ważna jest komunikacja. Wiem, jak ważne jest, hej, co słychać, czy jak się czujesz, że takie zwykłe zdanie potrafi uczynić cuda. Ty. Wiesz, czasami się zastanawiam, czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna. Ja myślę, że już jest czas, abyś i ty, i ja, abyśmy widzieli, że ta szklanka jest do połowy pełna. I ruszajmy małymi kroczkami do przodu i nie przesadzajmy ze wszystkim. Nie chciejmy za szybko i za dużo. On. Wiesz, ja dostaję bardzo dużo impulsów, że powinienem słuchać właśnie to, co do mnie przychodzi. I wiem, że za bardzo się koncentruję na negatywnych myślach. Zazwyczaj wszystko widzę bardziej ciemno jak jasno. Ty? Wiem, bo i ja nieraz się trzymałam Ciebie jak pijawka, osaczałam Cię z każdej strony i wiem, że tym również Ciebie odstraszyłam. Że właśnie przez to moje próbowanie trzymania Ciebie mocno i tylko dla mnie spowodowałam, że się ode mnie oddalałeś. Że odsuwałeś uczucia, że byłeś zimny. Wiem, że często zabierałam Ci powietrze. On. Wiesz, nie miałam poczucia czasu. Byłem egoistyczny, tak, wiem. I właśnie to na tą chwilę
robi mi kompletny mętlik w głowie. To moje zachowanie z przeszłości. Okej, kochani. To mamy to. Tak jak mówię, zaraz sobie odsłucham to sprzed 2 tygodni i to dzisiejsze, ten channeling. No i jestem ciekawa, co tam nowego się wydarzyło. To mi pozostaje tylko powiedzieć, kochani, wszystkiego dobrego i niech ten Wasz proces idzie ku dobremu i ku spełnieniu marzeń dla Ciebie i dla Twojej bratniej duszy. Namaste.